obelisk stojący przy dworcu kolejowym upamiętnia osadników, którzy po II wojnie światowej przybyli na ziemię bolszewicką z Jugosławii, kresu wschodniej II Rzeczypospolitej, Syberii i Francji. Pod nim właśnie rozpoczęły się obchody półwiecza partnerstwa Bolesławca z bośniackim Priniaworem. To z tego miasta i regionu przybyli tu polscy reemigranci, którzy tworzyli zręby społeczności Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Delegacje z Priniawora oraz polskich lokalnych samorządów i stowarzyszeń złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą reemigrację z Jugosławii. Uroczystości na placu Piłsudskiego rozpoczęły się od występu Jutrzenki, która od dziesięcioleci kultywuje m.in. folklor bośniacki. To właśnie fenomen wielokulturowego Bolesławca, w którym obecność remigrantów z Jugosławii doprowadziła 50 lat temu do zawarcia partnerstwa z bośniackim Priniaworem. Przez ten czas zbudowaliśmy fundament dobrej współpracy, bo to jest zasługa przede wszystkim ludzi, którzy dzisiaj są tu obecni, spora część z nich występuje i którzy to ludzie mówią często, że mają dwa serca. Jedno serce tam daleko w Bośni, drugie serce tutaj w Polsce. Obecnym wkładem społeczności tej ziemi w jej kulturowy rozwój jest pamięć o dawnej bośniackiej ziemi przodków i jej tradycjach, które stamtąd przywieźli. To także troska o polskie cmentarze tam w Bośni, o które dbają potomkowie reemigrantów. Chcę też podziękować naszemu gospodarzowi i podkreślić, że ta współpraca ma już tyle lat. I tak jak powiedział pan prezydent Roman, przez te 50 lat świat się zmienił, ale ja muszę dodać, że przez te 50 lat nie zmieniły się nasze przyjacielskie, braterskie relacje. Ważne jest to, że większość tych ludzi, którzy przyjechali w delegacji z Priniawora, to są ludzie młodzi, znacznie młodsi niż te 50 lat współpracy. I tak to wygląda z obu stron, ponieważ młodzi bolesławianie, których dziadkowie przyjechali z Bośni do Polski, też kultywują pamięć o swojej rodzinnej przeszłości. Dzień dobry Państwu. Trudno mi wybrać język, którym będę dzisiaj mówiła, ale tutaj się czuję jak w swoim domu i będę mówiła po polsku. Jest mi niezmiernie miło widać nas wszystkich razem dzisiaj tutaj, zgromadzonym nad wspólnym celem. A ten cel jest uwiązywanie naszych kultur, naszych narodów, potomków Polaków, którzy byli u nas w Bośni i Hercegowinie. I te słowa nie są wyłącznie kurtuazją. Te wzajemne związki między obecnymi Bośniakami i Polakami na ziemi bolesławieckiej wypływają i ze wspólnej, choć krótkiej historii, i z tego, że ta historia odcisnęła na obu społecznościach niezatarte ślady. Bolesławiec jest jak nasz drugi dom. Nie ma nawet człowieka w Republice Serbskiej, Bośni i Hercegowinie, że nie zna na temat Bolesławcu, że jesteśmy tak związani ze sobą. Wracam rok temu i mieliśmy promocję książkę Gumiera to mój polski dom, też do promocji filmu Mój dziadek i ja, i to obejrzyłam w Bośni i Hercegowinie, a dzisiaj to tutaj w Bolesławcu. Była mowa o tym Związku Polaków. To jest bardzo aktywna i stosunkowo nieduża grupa narodowościowa w ramach tej małej Europy, jak nazywany jest Priniawor. W tej grupie bardzo aktywna jest rodzina państwa Kańskich. Oni są dzisiaj razem z nami. Są rodzice, jest syn, jest Igor. Igor, który od wielu lat wspiera działania stowarzyszenia, jak trzeba to nosi na tych cmentarzach, wielkie krawężniki w 40-stopniowym upale, pomaga przy odgruzowywaniu, kosi trawę, wiesza tam biało-czerwone flagi i w wielu miejscach stawia polskie krzyże. Kiedy byłem tutaj 5 lat temu, ja nie mówiłem po polsku. Nie mówiłem wtedy po polsku i ja powiedziałem, że
następny raz, kiedy będę mówić tutaj, mówiłem po polsku. Mój polski nie jest idealny, ale wy rozumiecie wszystkie, tak. To jest bardzo, bardzo wielki jubileusz. Ja nie mam 50 lat, ale mam bardzo dużych ludzi tutaj. Mam bardzo dużo, mam więcej niż 50 przyjacielów tutaj w Bolesławcu. Bolesławiec dla mnie jest następny dom, jest drugi dom i każdy raz, kiedy jestem tutaj, tutaj nie ma problemu. Nie ma problemu, musimy iść pić raki, musimy iść pić piwo, musimy iść spać, nie ma problemu. Tu jesteś jak w swoim domu. Ta swojskość, która przenika obecnych Bośniaków i Polaków, działa też w obie strony. Potomkowie reemigrantów czują się jak u siebie, odwiedzając przyjaciół w Bośni. I świadczyły o tym występy na scenie, które porywały do śpiewu i tańca. Ale rozpoczęło się od tradycyjnego poloneza, do którego zaproszono i gości, i bolesławian. Południowe rytmy popłynęły potem ze sceny. To tak charakterystyczne dla bośniackiego folkloru tańce korowodowe, które często zawierają dość trudne dla nas kroki, ale mają też nieco prostsze odmiany. I nie zabrakło też znanego wielu bolesławian tańca kolo. Na scenie wystąpiły też polskie zespoły folklorystyczne, które w swoim repertuarze mają utwory zapamiętane przez reemigrantów z pobytu w Bośni. Chór z Pryniawora zaprezentował na scenie znaną pieśń ludową Hajde Jano. Oh,